Siema ludzie, z tej strony Agnes i słuchajcie, dzisiaj tak nietypowy odcinek, bo dzisiaj gramy sobie w taką gierkę, o właśnie z takim czymś, taką, o. I ona jest na dwa pistolety, na dwie osoby, ale ja gram jeden, a więc jeden pistolet, w drugim mam telefon z kamerką i tutaj właściwie chyba zobaczycie cały mój pokój, a więc tak czy siak. Wchodzi, tu patrzcie, woda, tutaj pusty kubek. Bardzo fajnie, nie? Poduszki, pełno kabli. Pełno, bardzo pełno kabli. No ale to wszystko potrzebne jest na tyle urządzeń elektrycznych. Słuchajcie, to coś tam jest, coś tu jest. Ale odkryję to, jak pod tym filmikiem będzie 5 lajków. Pokażę wam to w jakimś shorcie. To jest coś tajnego. Są jakieś inne rzeczy, to dobra, nieważne. To jest ta tarcza, osobna z Maxerma. Tu mam wielkie lustro. Essa, wiedziałem. Wiedziałem, że się przydaje zakryć. Więc dobra. Gramy sobie w tę gierkę. Są tutaj trzy etapy. Jeden, drugi, trzeci. No i będziemy strzelać do duchów. Ja chyba podczas gry będę za dużo mówić, bo ta gra i tak jest głośna. Dla was nie wiem, czy będzie aż tak głośna jak dla mnie, ale... Może będzie, więc nie będę nic mówić. Fajnie wygląda w ogóle mój pokój oświetlony. Ciekawie. Ale dobra. Szybko zapalamy. Słyszycie? Zaczyna się. Mamy ducha pierwszego. Przeładowanie. Gdzie ty jesteś? Strzeliłem mu w oko. W oko też działa, ale to jest taki... W oko to jest takie, trochę takie oszustwo, a więc w oko nie będę. Nie! Nie przeładowałem! Zapomniałem. No! O co chodzi? Nie trafiam w ogóle w duchy. Widzicie, że ja... Dobra, teraz wielka chwila. Ile punktów? 19, czyli 19 duchów zabiłem w tej grze. Dobra, to oczywiście nie jest koniec. To dopiero odcinek trwa 3 minuty. To nie, on będzie trwał 10. Zrobimy 3 etapy. Wszystkie 3 etapy. Dacie znać, czy wam się to w ogóle podoba do tej pory. Czy już wyszliście. Tam ja coś widzę, coś kolorowego. Ciekawe. Żywo to tego nie widać, a tutaj widać, jak sadzika. Dobra, logowałem się i to jest już drugi poziom. Tak mi się wydaje, że się zrobił. Zalogowałem na drugi poziom, a więc teraz lecimy. Szybko. Gdzie to jest? Gdzie jest ten duch? Gdzie? O, gdzie on jest? Tutaj. Jezu. Kurczę, gdzie on? Trafiłem go. Nawet nie wiedziałem. Kurczę. No.
Dobra, wielka chwila. 15? Nie, może mi się trochę niewygodnie strzela z tylko jedną ręką, ale no. Nie wydaje mi się, coś jest tutaj. Nie ten Teges. Słuchaj, XD. Naprawdę. Słuchajcie, tu się nie pokazuje cień? Słuchajcie, jest olbrzymi cień, a się cień nie pokazuje tutaj na tej ścianie prawie. XD, dziwna. Dobra, nieważne. Polecam tą gierkę, nie wiem dokładnie ile ona kosztowała, więc zapomniałem, ale no fajno jest. No i polecam, dobra. Może ten odcinek będzie miał trochę mniej niż 10 minut, no ale tak czy siak robimy tylko na szybko 3 etapy. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie znać w komentarzu. I słuchajcie, po pierwsze, 5 lajków, odkrywam to. W komentarzu dajcie znać, czy chcecie kolejną część z tego ducha. No i właściwie to tyle. Pamiętajcie, trzeba mieć dobry wskaźnik S. Ja mam na tyle dobrą S, że lecimy z poziomem trzecim. Jestem gotowy. Nie. Aha, dobra. Sorry. Kurczę. Dobra, słuchajcie, powiem wam coś dziwnego na temat tej gry. Jest to gra na Halloween. Są wakacje, a dostałem ją na gwiazdkę. Takie połączenie. Ciekawe. Super. Super gigaczadowo i mamy punkcików tutaj 23, czyli najwięcej. No to trzeci poziom, najtrudniejszy, ale najlepiej. Najlepiej się zbiera punkciki. Dobra. Wbijajcie lajki, bo jest. Nie chcecie tego widzieć, naprawdę. Nie chcecie tego widzieć, co tam jest. Chcę od razu powiedzieć, tak, nawet na tym filmiku, i tak to powiem na shorcie, ale chciałam od razu powiedzieć na tym filmiku, że dostałem to w 2019, więc nie hejtujcie, jak to zobaczycie. No, może się domyślacie już, co to jest, ale dobra. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.